Witaj na kanale Krychu Gotuje. Dziś przygotujemy duszoną pieczeń wieprzową z cebulą. Rozpoczynamy od przygotowania mięsa. 1,5-kilogramową porcję mięsa wieprzowego z łopatki, posól, a następnie oprócz mące. Patelnię rozgrzej tłuszcz. Łopatkę obsmaż z każdej strony, tak by powierzchnia dobrze się zamieniła. Dodaj wody i duś pod przykryciem do czasu, aż mięso będzie miękkie. W międzyczasie pokroj cebulę w talarki. Dodaj ją do pieczeni. Powierzchnię posyp klinkiem. Od czasu do czasu sprawdzaj, czy woda nie odparowała. Gdy pieczeń jest już miękka, wyciągamy ją na półmisek, kryjmy skośne paski wzdłuż bukiem oraz oblewamy sosem z cebulą. Pieczeń wieprzową duszoną z cebulą podajemy ziemniakami, kapustą kwaszoną lub czerwoną zasmażaną. Pieczeń doskonale skomponuje się również z kluskami śląskimi. Życzę smacznego i do następnego gotowania. Już teraz zapraszam Cię do obejrzenia filmu, jak przygotować kluski śląskie.